Witaj w moim sklepie, nieznajomy. Jestem Pospel. Wyrabiam łuki i handluję futrami. Co cię sprowadza do Korinis? Szukam pracy. Przydały mi się nowy czeladnik. Poprzedni zrezygnował 2 dni temu. A więc znasz się trochę na polowaniu? Mogę cię nauczyć, jak się obciera ze skóry zwierzęta. Dobrze ci zapłacę za każdą skórę, jaką mi przyniesiesz. Dlaczego twój czeladnik zrezygnował? Powiedział tylko, że w okolicy zrobiło się zbyt niebezpiecznie. Jeśli to cię naprawdę ciekawi, możesz go zapytać. Nazywa się Bartok. Pewnie kręci się gdzieś koło Operży Koragona. Przejdź koło kuźni, a dalej prosto. Dobra, nie marudź. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Zanim cię przyjmę, muszę oczywiście wiedzieć, dobra, czy w ogóle się nadaje. Misia. Cicho. Co mam dla ciebie zrobić? Nauczę cię, jak obcierać ze skóry zwierzyn, a ty mi przyniesiesz, no powiedzmy, 50 wilczych futer. Wtedy będę wiedział, że opanowałeś swój fach. Jeśli nie zajmie ci to całego życia i skóry będą w znośnym stanie, to cię przyjmę. Zbierać zwierzynę ze skóry. Dobrze. Słuchaj, to dość proste. Ostrym nożem rozcinasz brzuch zwierzęcia. Potem robisz małe nacięcia po wewnętrznej stronie łap i ściągasz skórę. Przynieś mi te wilcze skóry, to zobaczymy. Pokaż mi swoje towary. Dobra. A, wilczy futer, jeszcze lepiej. Marzonko, jej, ja ci się słodacie, jak to napisz komentarz, kliknij łap, lajka w górę i subika ten czerwony przycisk. Jak już subskrybujesz, to masz na szale ten przycisk, napisać subskrybujesz. Tak, i oczywiście serię prowadzi emiplayerka.pl89. Znaczy, zagrajmy w Gothic 2, odcinek kolejny. Tak, i ten kanał prowadzi... nie facet, tylko kobieta, dobra? Dorosła kobieta. No i co z tego, że trochę tam może harczę, bo miałam kiedyś operację na strunach głosowych. A raczej wycinanie migdałów. No. I może dlatego trochę tak harczę. Przez to. No i trudno. Musicie to akceptować, że ten kanał prowadzi kobieta, która lubi grać gry i w różne gry gra.
Na przykład Gotika nagrywa, nie. Dobra, coś tam. A czy mam grać? Nie, mi się spodobało. Dobra. I tyle, RPG 1. Dobra, już użyłeś to, dobra. Teraz gdzie lecimy, panie? Panie Bezi. Skóry ja mam mu, naprawdę. Mogę kuferek otworzyć, czy nie? Czy nie? Aha. Czy mnie wygonisz? A co, spać się mogę? Nie mogę. Dlaczego nie mogę spać? Ani tego, ani tego. Dawaj sobie twój kuferek. Nie mogę, dawaj, to nie chcę fejta. Czekaj, muszę chyba tak zrobić. Nie znam się na otwieraniu zamków. Dobra, składam. Do widzenia. Skóry będę ci. Owce jakieś, coś tam. Wilcze, nie owcze, kurde. Kim ty jesteś? Regis. Hej, nowy w mieście, co? Tak, ale co ci do tego? Jezu, Miśka, przestań. Kłaki. Niedawno przybyłem z kontynentu. Przestań, teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło. Przestań, bo się. Pozostanie mi więc bo chyba się. Nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Co za tupet. Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia i zabrał stamtąd łuk. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: stój, zatrzymaj się, draniu! Złodziej jednak był szybszy. Chwila. Co cię sprowadza do tej biednej dzielnicy? Czego tu szukasz? Tylko się rozglądam. A, więc lepiej, żeby nikt cię nie złapał na tym całym rozglądaniu. Wygląda na to, że mamy w mieście kilku złodziei, którzy okradają bogaczy. Straż miejska przetrząsnęła ostatnio dzielnicę portową, ale nie udało im się niczego znaleźć. Co chcesz wiedzieć o tych złodziejach? Nic, ale wszyscy obywatele są wystraszeni. I stali się nieufni, szczególnie względem obcych. Nie daj się złapać w cudzym domu. Nikt nie zareaguje na to uprzejmością. Tak, trzeba się bronić przed złodziejami. Najlepiej nadaje się do tego solidna pałka. Dobra, portowa. Terka. Zatem. Dobra, idziemy się zabawić. Albo coś. Co jest? Gdzie jeszcze go? Nie, ej! Ej! Chcesz rybę? Kupujcie ryby! Ryby! Świeże ryby prosto z morza! Pokaż mi swoje ryby. Dobra. Zatem miałem kasy. Czyli złoto. Jezu, złoto. Tak, złoto. Tutaj są jakieś te sieci.
Tutaj są te. No. Ta. On mnie pyłeczka, a skąd ja mam to wiedzieć? O, ktoś tam jest. To żadna tajemnica. Dawaj. Ktoś tu jest? Ty kim jesteś? Ano. Ej, ty! Jesteś rybakiem? Jak na to wpadłeś? Może po prostu zostawisz mnie w spokoju, co? Nie oceniaj mnie zbyt pochopnie. Po prostu jestem w podłym nastroju. Kłopoty ze strażą, rozumiesz? Jak tam ryby? Biorą? Bywało lepiej. Jest jak jest. Za mało by żyć, za dużo by umrzeć. Kłopoty ze strażą? Ci tranie regularnie mnie nachodzą i zabierają, co im się żywnie podoba. W ostatnim tygodniu zabrali mi cały połów. Powiedzieli, że to dla wspólnego dobra. Wiem, że jesteśmy zdani na własne siły od czasu, gdy farmerzy przestali handlować. Niektórzy jedzą porządny posiłek raz na tydzień. Nic dziwnego, że straż zabrała mi wszystkie ryby. Ale jeśli tak dalej pójdzie, to wkrótce sam zacznę głodować. Daj mi swoje ryby. Wiedziałem, kolejny z tych się patrzy. A myślę, że już czas na ciebie. Jak tam ryby? Biorą? Nie udawaj, że cię to interesuje. Dobra.